Niniejszy film porusza wiele skomplikowanych tematów kulturowo-społecznych. Aby móc sensownie wypowiedzieć się w kwestii prezentowanych tutaj, przeze mnie poglądów, powinnaś lub powinieneś zapoznać się z całym materiałem. Zwłaszcza jeśli chciałbyś lub chciałabyś wejść ze mną w polemikę. Materiał porusza wiele skomplikowanych tematów kulturowo-społecznych. Aby móc zrozumieć, poddać własnej analizie lub wypowiedzieć się, powinieneś zapoznać się z całym materiałem. E, tam. Tym razem to będzie zwykłe zawłaszczenie mienia intelektualnego. Dlatego. Koniec z miłym gościem. Riku Satie, muzyka. Tym razem bez buzy z kapturem, abyście się mogli lepiej przypatrzeć mojemu pięknemu obojczykowi. Będę. Prawie poważnym i niemiłym człowiekiem, bo nie lubię, gdy ktoś robi mi tak. Ideologia LGBT polega na lansowaniu seksualności jako głównego wątku debaty publicznej oraz podnoszeniu kwestii niestandardowych, w nawiasie niepraktykowanych przez większość gatunku człowieczego. Zachowań seksualnych do rangi sztuki. Ideologia LGBT polega na promowaniu seksualności jako głównego wątku debaty politycznej, poruszaniu kwestii niestandardowych, niepraktykowanych przez większość gatunku oraz zachowań seksualnych do części dorobku kulturowego cywilizacji. Uważam, że wielkie teorie spiskowe to nowa laicka wiara. Poszukiwanie jakiegokolwiek, choćby złego, boga na ziemi, który ogarniałby cały ten burdel, dawał poczucie, że ten otaczający nas bezład to jedynie zasłona. Pozór. Nie wiem, czy to z tej wersji skorzystał Mateusz, bo ta wypowiedź pojawiała się na moim kanale wielokrotnie, również w filmach, w różnych wariacjach. Teorie spiskowe to poszukiwanie przez ludzi porządku. Poczucie, że ktoś, nawet zły, ale wciąż ktoś, panuje nad tym ogólnoświatowym burdelem. Osobą, która wykorzystała fragmenty moich filmów i wpisów dla stworzenia większego i donieślejszego dzieła, jest Mateusz Kucharek, który sam siebie określa jako Cheat Execute Officer kanału. Nie wiem, ale się dowiem. Chief Execute Officer. Czujecie tę potęgę nowych mediów, prawda? Chyba tak właśnie jak ja czuł się z dawna już martwy Soren Kierkegor. Kiedy Marcin Heidegger, aby stać się klasykiem filozofii niemieckiej, twórczo wykorzystywał jego dzieła. Jeżeli w Waszych umysłach pojawiają się jakieś wątpliwości względem tego, jak zachował się względem mnie Mateusz, to muszę Was uspokoić. Bo on zrobił to wszystko dla mojego dobra. Wiecie, on po prostu nie chciał, aby ktoś przypadkiem włożył mnie do złej szufladki, więc postanowił nie umieszczać żadnej informacji co do tego, kto jest autorem tej definicji LGBT oraz tego, kto jest autorem wypowiedzi dotyczącej teorii spiskowych. Wiecie, przecież nie wszystek umrę, jeżeli. U Mateusza na kanale zostaną moje myśli, no to przynajmniej coś zostanie w przestrzeni publicznej. Ale żeby nie było, Mateusz jest krystalicznie uczciwą osobą, i podpisywanie się pod czyimś dorobkiem intelektualnym z całą pewnością go obrzydza. Więc 7 godzin po publikacji i już po zebraniu prawie że 20 tysięcy wyświetleń, dodał w opisie krótką informację dotyczącą skąd wziął definicję LGBT. Tylko. ta druga rzecz mu zginęła? Oczywiście to, że umieścił mnie jedynie w opisie. Zaś klasyków takich jak Bentham użył w samym filmie, to również było działanie na moją korzyść. XVIII wieczny filozof Jeremy Bentham tłumaczył to jako rachunek szczęścia. Wiecie, ktoś by mógł mnie zaszuflatkować zła reputacja, gra w Silent Hill, więc to wszystko z pięknego serca Mateusza, którym chciał mnie uchronić przed hejtem. I absolutnie nic do rzeczy tutaj nie ma to, że w poprzednich swoich filmach raczył umieszczać nawet komentarze swoich widzów. Tak, jak pisze Zuzanka, że jutro usypia swojego psa i jest jej ciężko. Oczywiście nie można mieć pretensji o to, że Mateusz zaktualizował ten opis po 7 godzinach, bo to ja późno, mianowicie dwa dni przed publikacją filmu, o tym mu przypomniałem. Wyobraźcie sobie sytuację, w której mówicie swojemu koledze na ucho jakąś wzniosłą ideę. On zaś wychodzi na krakowski rynek i obwieszcza ją wszemi wobec. A gdy ludzie już się rozchodzą, zbliża się wieczór, on podchodzi do trzech, powiedzmy, czy czterech y, przechodniów i mówi: Wiecie, tak właściwie to on zrobił, no ale. No, no. A swoją drogą to wiecie, że pierwsze minuty tego filmu to co prawda tekst Mateusza, ale po moich zasadniczych poprawkach? No jak to, jak to nie widzieliście? Wiecie. To już tak zupełnie na poważnie. Trudno chyba niektórym czasem przyznać się publicznie, że inspirującą wydaje mi się jednostka, która ma ponad 100 razy mniej od nich subskrypcji. No, taki Planktonik, bo on sam otwarcie przyznaje się, skąd pewne rzeczy wziął. Zrodzę wam pewien sekret. Ja jestem niezwykle narcystyczny, ale czasami można zetknąć się z takimi formami narcyzmu, które parafrazując Napoleona. Od wzniosłości, czy może raczej wyniosłości, do śmieszności jest bardzo mały krok. Swoją drogą, jeżeli chcecie uchronić Mateusza przed procesem sądowym, możecie zadbać o to, aby ten film miał więcej wyświetleń od jego produkcji. Wtedy w sumie podziękuję mu i uznam, że to był plan jego genialnego umysłu, by pomóc mi wybić się na YouTube. Jeszcze jedna uwaga, Mateusz napisał mi, że jak dać ludziom palec, to od razu będą chcieli całą rękę. Więc zaczekajcie chwilę, ja poszukam tego palca. Chyba znalazłem palec od Mateusza.